Coś tam jeszcze sprawdza sędzia Piotr Jarosz, a w tym czasie powinno pojawić nam się porównanie. Tak jest, 6 lat młodszy jest Konrad Karwat, również 20 cm niższy. To jest olbrzymia przewaga po stronie Tarzana. Jedna walka do tej pory stoczona gdynianina bez dorobku w sportach walki jest Konrad Karwat. Trenerze, 380 kg w martwym ciągu i 240 na klatę robi Konrad Karwat. Czy to są takie porównywalne do twoich wyników? Nie, nie no, słuchajcie, wyniki robią wrażenie jak najbardziej, ale nie zapominajmy, to jest MMA. Jest to co innego, tu się też wszystko może zdarzyć, zaczynamy. No i zaczynamy i to jest tak naprawdę pojedynek, w którym... No, widać tu w przecież... Tak, Konrad no od razu będzie chciał sprowadzać, świetnie! Bardzo dobre obalenie, dobra kontrola, czego też się spodziewałem. Także teraz tylko dobrze utrzymać pozycję. No i właśnie, o dziwo może dzięki temu było nawet łatwiej Konradowi, że nie walczy z Super Mario, bo do tych nóg była dużo krótsza i obszerniejsza droga. Tymczasem jest już w pozycji bocznej tak jest. Karwat. Zobaczymy, jak Leśniak sobie poradzi z dołu. Czuć te kilogramy, na pewno z góry czuć, tym bardziej w początkowej fazie walki. To jest pierwsza minuta, pierwsza runda, także pełne siły. Na razie Tarzan stara się kleić do swojego przeciwnika i w ten sposób gdzieś zabierać mu szansę na atak, ale już powoli sobie robi miejsce Konrad na ataki. I też ważna informacja, są blisko siatki, to też pomaga utrzymać Konradowi rywala na ziemi. Jak najbardziej, ale też nie zapominajmy, że Leśniak powinien próbować właśnie wykorzystać siatkę pod kątem wstawania. Defensywnej pracy, to jest bardzo istotne, no ale jak widzimy, dobra bardzo kontrola z góry, Karwata. Śmiał się dzisiaj na śniadaniu Tarzan, bo spotkał się gdzieś z Karwatem i krzyczał przez całą restaurację, co będziesz mnie pewnie próbował sprowadzać. I mówił tam Konrad Karwat, nie, nic ci takiego nie powiem, ale myślę, że każdy się takiego przebiegu spodziewał. No tym bardziej, że przecież Karwat trenował z Marcinem Bandlem, czyli jednym z topowych niegdyś polskich grapplerów i specjalistów od walki właśnie w parterze. Także myślę, że plan był też przewidywalny, jest przewidywalny, ale bardzo dobra kontrola. Skoncentrujmy się na walce. Póki co półtorej minutki zostało, dobra kontrola, punkty, spokój. To jest bardzo istotne, tym bardziej w pierwszej rundzie. No i konsekwentna praca z góry. Nie śpieszy się, Karwat bardzo dobrze pracuje. Przypomnijmy, że zawodnicy walczą w rundach 3-minutowych, 3 razy 3 minuty. Tak jest, wszystkie dzisiaj pojedynki, niezależnie od formuły, będą miały właśnie taką długość. Zmaga się tutaj powoli doping dla jednego i drugiego zawodnika. No i w końcu stara się szukać nogami tej siatki, o której wspominałeś, o właśnie. Tarzan. No to Tarzan, był dobry to liany powinien szukać. Taka technika parterowa, ale nie wiem, czy akurat to umie, bo to trzeba byłoby związać dwoma nogami nogę przeciwnika. Jest stał. Wraca walka do stójki i to powinno być miejsce, w którym będzie lepiej walczył Tarzan. Leśniak musi to uspokoić. Dobra przednia ręka, dobry prawy hak, w tempo uderzony. W zeszłym roku, w lipcu, po raz pierwszy walczył Tarzan. Wtedy wygrał na pełnym dystansie z Filipem Ćwiekiem, ale był na siebie bardzo zły, bo mówił, że przed walką opowiadał, że jest tutaj znakomity, że wyjdzie i rozwali rywala błyskawicznie, a dostał potężną lekcję pokory na tym pełnym dystansie i dzisiaj chce między innymi korzystać z tego doświadczenia. No właśnie, 8 sekund do końca. Wymiana. No chyba obaj panowie tak się uspokoili pod koniec, bo po tym parterowym gdzieś zmaganiu nie chcieli tutaj wyrzucać końcówki sił w ostatnich sekundach rundy. Nie zapominajmy, że jeszcze mamy dwie rundy przed nami, także no patrząc na obu zawodników, myślę, że jeden drugi tej energii też stracił. Próbował nawet Tarzan chwycić się tam siatki podczas tego sprowadzenia, ale sędzia Piotr Jarosz na to nie pozwolił. Koniec kolejców, wylądował na ziemi Tarzan i długo przeważał w tej płaszczyźnie jego rywal. No patrząc wprowadzenie w pierwszej rundzie i kontrolą, tutaj bez dwóch zdań wygrana runda Karwata. Także czekamy na odsłonę drugą. Mądrze to zrobił. Uniknął tego dystansu, ciosów. Aczkolwiek Leśniak mało pracował tymi prostami, zbyt słabe poruszenie w nogach, tak moim zdaniem. No ale... Pierwsza walka, walka otwarta, także wybaczamy obu zawodnikom.
musi na pewno spróbować w drugiej rundzie. Tarzan trzymać się z dala od swojego rywala, bo będzie znowu Karwat raczej ruszał na niego i szukał tego wprowadzenia. Przede wszystkim też szukać środka oktagonu, trzymania dystansu, dobrej przedniej ręki, dłuższa, dobra ręka, nie wykorzystuje tego. No zobaczymy. Konsultacja z narożnikiem, runda druga. Dla nich to też są olbrzymie emocje. Przypomnijmy, tutaj jest ponad 12 tysięcy ludzi na trybunach. Olbrzymie show. Wielka widownia też ogląda ten pojedynek i tę dzisiejszą galę w domach przed ekranami, więc dla tych chłopaków to jest zupełnie coś nowego. Tym bardziej, że ta walka właśnie totalna niespodzianka. Oni nie wiedzieli, na co się mogą, czego się mogą spodziewać wczoraj po swoim przeciwniku. Dobry prawy prosty. No i zastopował tym atakiem, jest próba obrotowego backfistu. No ostrzegał mnie Tarzan, że mam czaić się na tę technikę, że on będzie szukał takiego ataku. Wydaje mi się, że Leśniak nabiera takiej swobody w drugiej odsłonie, już nabrał, także będzie to lepsza runda w jego wykonaniu. Na pewno zaczął robić to, co pewnie podpowiedzieli mu w narożniku i też o czym my mówiliśmy, czyli stara się odchodzić od rywala, gdzieś poruszać na tych nogach, może nie jakoś bardzo szybko, dokładnie, ale w takim tempie, żeby gdzieś Karwat nie miał momentu na atak ze sprowadzeniem. I przede wszystkim zadawać ciosy, bo to jest też jedna z najlepszych obron, po prostu zadawać ciosy. Jak widzimy, Karwat już nie może poradzić sobie z tym dystansem, wchodzi odsłonięty, troszeczkę moim zdaniem chaotycznie. Także runda druga może przynieść zupełnie, o proszę bardzo, dobra praca na nogach, trzymanie się środka, to o czym powiedziałem. Także to jest dobra praca, mi się wydaje, taka taktyczna. O, prawy prosty, no teraz musi być obrona jednej nogi, no właśnie. Dobre sprowadzenie Karwata, posadka, jest kontrola. Na razie chyba pół garda, ale jest gdzieś powoli. O, jest dosiad. Tak jest, przejście do dosiadu i to jest bardzo niebezpieczna zła pozycja, informacja, tak, dla Tarzana. Minuta 30, 90 sekund. Będzie obijał swojego sędzia rywala. Sędzia będzie też przypominał o pracy aktywnej, co jest bardzo istotne. Nie ma oczywiście łokci, ale są uderzenia pięściami. Tak w tym jest. Momencie hammer fisty. Ciężkie widać, młoty dobre spadają z góry. No, wydaje mi się, że to już Karwat nie powinien tego wypuścić. Kilogramy czuć, kilogramy czuć. Broń się, dół, broń się. Jest już tak komunikat. Już jest przerwana walka. Nie dał rady Tarzan. Zwycięża Konrad Karwat. Co prawda klatki nie trenuje, jak sam często wspomina, ale ta klatka dzisiaj tutaj w Krakowie przyniosła mu olbrzymią radość i dużo szczęścia. Tak jest. Bardzo mądry pojedynek. Nie mógł poradzić sobie z tymi ciosami. Poszedł też, zaryzykował, sprowadził, utrzymał, wykorzystał swoje atuty fizyczne, tak można najprościej powiedzieć. A trzeba przyznać, że naprawdę przyjął tę walkę z takim olbrzymim znakiem zapytania Karwat.